jedno z największych przedsięwzięć w historii ludzkości. Fabryki III Rzeszy odporne na bomby. Niemiecka Wunderwaffe, cudowna broń, miała siać zniszczenie i śmierć wśród wrogów. Zadaniem ogromnych podziemnych zakładów było niezawodne uzbrajanie i wyposażanie Wehrmachtu. Minister uzbrojenia Albert Speer sporządził monstrualny plan dla swego Führera. Dziś jedynie nieliczni mogą postawić stopę na szczątkach tego gigantycznego projektu. Aby wydrążyć całe góry, zgromadzono niezliczone miliony Reichsmarek. Fabryki broni niezbędne w wysiłku wojennym miały powstać w podziemnym systemie tuneli. Setki tysięcy przymusowych robotników w mozole starało się wykonać ambitny plan nazistów. Nieznana jest liczba ofiar, które straciły przy tym życie. Do ostatnich dni wojny prace w tunelach szły pełną parą. Jak dalece Niemcy zaawansowali realizację swego horrendalnego planu? Co mogło się wydarzyć, gdyby podziemna produkcja zbrojeniowa została uruchomiona w 100%? Czy wojenna zagłada pochłonęłaby kolejne miliony ofiar? m2 systemu tuneli w Konstein obecnie jest w większej części zamkniętych. Przebywanie w nieumocnionych korytarzach jest bardzo niebezpieczne. Jedynie górnicy uzyskują pozwolenie zejścia i dokonania okresowej inspekcji zakładów. Jednak poszukiwacze skarbów i pamiątek często próbują nielegalnie dostać się do korytarzy. Oryginalne okazy z wnętrza góry, gdzie powstawały pociski, są niezwykle poszukiwane przez kolekcjonerów. Peter Wolf został przetransportowany do Mittelbau-Dora z Auschwitz. Jak każdemu więźniowi nadano mu numer 105065. Wspomnienia są tak potworne, że nie zdecydował się ponownie wejść do tunelu. Byliśmy więźniami obozu w Nordhausen. Co rano pociąg zabierał nas do tuneli. Byliśmy uważani za komando śmierci, tak też nas nazywano. Praca na zewnątrz była trochę łatwiejsza, jeśli mogę się tak wyrazić, w porównaniu z tym, co się działo w środku. Wewnątrz panował bezustanny nadzór SS. Ludzi bito przez cały czas. Więźniowie, którzy pracowali przed nami, w ogóle nie widzieli światła dziennego. Pozostawali w tunelach przez 24 godziny na dobę. Spali, jedli i pracowali pod ziemią. Warunki były mordercze, a brutalności SS-manów nie da się opisać. Wielu straciło tu życie. Te wspomnienia ukazują niewypowiedziane cierpienia przymusowych robotników. Dzisiaj wnętrze góry jest pełne skalnych zawalisk. Trudno sobie wyobrazić, że kiedyś funkcjonowała tu cała fabryka. Ministerstwo Uzbrojenia przeznaczyło 200 milionów Reichsmarek na utworzenie gigantycznej podziemnej strefy przemysłowej na obszarze 600 000 m2. U podstaw projektu leżały pociski typu V. Ambitny plan zakładał produkcję 1000 rakiet miesięcznie. W kwietniu 1944 roku wydajność sięgnęła 450 sztuk. Ale nawet tę liczbę rzadko osiągano później, ponieważ produkcja nie przebiegała bez zakłóceń.
To nie była zwyczajna fabryka w tym sensie, że przedmiot wytwarzania nie był jeszcze gotowy do masowej produkcji. Niemal codziennie Peneminde przesyłało rozkazy, aby zmodyfikować proces produkcyjny, w wyniku czego tutaj wprowadzano coraz to nowe zmiany i ulepszenia. W rezultacie ponad połowa wyprodukowanych rakiet nie była stuprocentowo sprawna. Te unikalne kolorowe zdjęcia zostały zrobione przez nadwornego operatora Hitlera, Waltera Frenza. Wybrani więźniowie składają pociski zbudowane z 45 tysięcy elementów według wskazówek niemieckich techników. Zmontowane V2 transportowano do tunelu 41 na ostateczny przegląd. Wieża doświadczalna 15-metrowej wysokości dzisiaj jest niemal całkowicie zalana. Tutaj pociski ładowano do pociągów towarowych i wysyłano do wyrzutni położonych w północnych Niemczech i na terenie okupowanej Holandii. Po zakończeniu wojny najpierw Brytyjczycy, a następnie Amerykanie zabrali z zakładów wszystko, co mogło się im przydać. Potem przyszli Sowieci, którzy pozbierali resztę. Pomimo to w tunelu 29 wciąż można odnaleźć pozostałości po produkcji pocisków. W wodzie obok innych części rdzewieją silniki odrzutowe. Oto, co pozostało z szalonego pomysłu przeniesienia pod ziemię niemal całego przemysłu zbrojeniowego III Rzeszy. Kwestia, czy użycie dużej liczby pocisków miałoby wpływ na wynik wojny, pozostaje dyskusyjna. Mimo to, ich zakłady produkcyjne w Konstein były niemal nie do zdobycia. Alianci mieli obszerne i dokładne informacje o tym, co się tu działo, głównie dzięki zwiadowczym zdjęciom lotniczym. Między innymi precyzyjnie zlokalizowali położenie szybów wentylacyjnych w Konstein i długo zastanawiali się nad tym, czy mogą zrzucić bomby fosforowe bądź inne zapalające prosto do szybów i w ten sposób zniszczyć podziemną fabrykę. Materiał filmowy Armii Amerykańskiej z 12 kwietnia 1945 roku. Cały horror obozu Mittelbau-Dora odsłonił się wyzwolicielom, gdy brytyjski rajd bombowy zniszczył obóz zagłady Bölke. Tutaj przywożono wycieńczonych niewolników na śmierć. Unicestwianie przez pracę. Człowiek jakoś się przyzwyczaja do widoku trupów dookoła. Codziennie, wcześnie rano, każdy blok był wywoływany do apelu. Wszystkich przeliczano, nawet tych, którzy zmarli w nocy. Musieliśmy ich kłaść obok. Zawsze cieszyliśmy się, kiedy udało nam się przeżyć kolejny dzień. Często słyszałem pytanie, dlaczego nie stawialiśmy oporu strażnikom z SS? Wtedy odpowiadałem, jeżeli byliśmy w stanie dotrwać wieczora, znaczyło to, że przez cały dzień stawialiśmy wystarczający opór. Prezentujemy pierwszy film pokazujący pocisk V2 podczas lotu do Anglii. Z powodu tajności operacji zdjęcia zostały zrobione z daleka i dają zaledwie ogólny obraz rozmiaru V2. Z zawrotną prędkością smukła stalowa sylwetka wchodzi w stratosferę. Miejscem przeznaczenia niszczycielskiej broni był Londyn. 7 września 1944 roku pierwsza V2 uderzyła w serce brytyjskiej stolicy. Według planów przywódców nazistowskich miały spaść tysiące następnych. Minister propagandy Józef Goebbels triumfował.
Pierwsze pomyślne uderzenia pocisków V2 były bez skrupułów wykorzystywane na wewnętrznym froncie propagandowym. Po ciężkich rajdach na stolicę Rzeszy, Berlin, oświadczyłem, że nadejdzie godzina, kiedy weźmiemy odwet na Anglikach. Wtedy angielska prasa gwałtownie mnie zaatakowała, zadając pogardliwe pytanie, czy broń, o której mówię, została wynaleziona w Ministerstwie Propagandy, czy w Ministerstwie Uzbrojenia. Nie uważałem za stosowne wyprowadzać ich z błędu. Przeciwnie. Byłem przekonany, że im dłużej sądzą, iż nie istnieje taka broń, tym lepiej, ponieważ zaskoczenie również jest rodzajem broni. Początkowo miano odpalać pociski z gigantycznych bunkrów. Budowa betonowego kolosa, szerokiego na 40 metrów i długiego na 75, rozpoczęła się w północnej Francji, w Watin, w maju 1943 roku. Niemieccy inżynierowie uważali, że gruby na 5 metrów dach ze zbrojonego betonu jest nie do przebicia. Brytyjskie bombowce w lecie 1944 roku dowiodły, jak bardzo się mylili. Nieukończona baza została poważnie zniszczona i nie nadawała się do użytku dla pocisków V. Olbrzymi obiekt po nalocie przystosowano do produkcji paliwa. Model V2 w skali 1 do 1. Dziś przypomina o pierwotnym przeznaczeniu fabryki. Z punktu widzenia Wehrmachtu zniszczenie Watin było taktycznym błędem ze strony aliantów, ponieważ doprowadziło do rozważań nad nowymi możliwościami wystrzeliwania rakiet. Pociski, według planu profesora von Brauna, miały być odpalane z licznych ruchomych ram. Te łatwe do zamaskowania wyrzutnie nie byłyby na czas rozpoznane przez wroga. Piloci alianckich bombowców mieliby olbrzymie trudności, aby zlokalizować i zniszczyć takie cele. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę z niebezpieczeństwa, zwłaszcza z zagrożenia, jakie niosły V2, wystrzeliwane z Francji i uderzające gdzieś w Anglii. To dość przerażające. Dla osób, które wiedziały więcej na ten temat, dla Winstona Churchilla była to kwestia zasadnicza, ponieważ myślał także o morale. Podczas gdy dla nas była to kolejna robota, dostrzegaliśmy jej znaczenie i robiliśmy postępy. Dywizjon 617 Royal Air Force, zwany Dumbusters, podejmował akcję za każdym razem, gdy wywiad brytyjski rozpoznał cele wojskowe, takie jak wyrzutnie rakiet V. W północnej Francji, w mieście Wizern, znajduje się jeden z najbardziej okazałych podziemnych bunkrów, jakie zbudowali Niemcy. Stąd planowano wystrzelenie ogromnej liczby pocisków V. Miejscowi nazwali konstrukcję kopułą, la coupole. Wewnątrz, na linii montażowej rakiety, miały być wyposażane w głowice, a następnie transportowane do byłej kopalni i tam natychmiast wystrzeliwane. Przestrzeń magazynowa mogła pomieścić 500 pocisków. W nieludzkich warunkach tysiące przymusowych robotników wysadzało i drążyło kilometry tuneli wewnątrz góry. Betonowa kopuła była gruba na 5 metrów i ważyła 55 tysięcy ton. Miała tworzyć ochronne sklepienie nad sercem obiektu. Rozpoczęto pracę.
Tutaj pociski miały być pionizowane w celu ostatecznego montażu nakładania głowic. Ośmiokątna hala ma 13 metrów wysokości. Niedługo po rozpoczęciu budowy Brytyjczycy dowiedzieli się o fabryce i rozkazali Dumbasterom zniszczyć ją. Najważniejsze było zniszczenie obiektu, zanim zacznie wysyłać całą tę potworną broń. Zostaliśmy dokładnie poinformowani o wszystkim. Cele należało najpierw zaminować, tak aby osiągnąć podwójny efekt. Przy dokładnym uderzeniu wszystko roztrzaskałoby się w drobny mak, wywołując w tej samej chwili eksplozję fundamentów. W tym celu brytyjscy inżynierowie wojskowi skonstruowali specjalny typ bomby. 12-tysięczno-funtowe Tallboys miały przeniknąć przez metry zwartego betonu. W lipcu 1944 roku bomby te zostały użyte w ataku na Wizern. Chociaż samoloty 617 Dywizjonu nie zdołały wycelować prosto w kopułę, to i tak całe zakłady stały się po nalocie bezużyteczne. Dostaliśmy informację, ponieważ powróciły samoloty rozpoznawcze. Nadlatywały na miejsce niemal natychmiast po ataku, robiły zdjęcia i wracały. Dowiadywaliśmy się wtedy o powodzeniu wyprawy i czy mamy lecieć jeszcze raz. W przypadku użycia Tallboys zazwyczaj nie trzeba było powtarzać akcji. 11 dni wcześniej Dumbaster zaatakowali Mimoyek, małą miejscowość położoną kilka kilometrów od brzegów kanału La Manche na południe od Calais. Na rozkaz ministra uzbrojenia Speera w lecie 1943 roku rozpoczęła się tu kolejna budowa podziemnych zakładów, które miały produkować broń mogącą jak V2 dolecieć prosto do Londynu. Pojedyncza bomba typu Tallboy wystarczyła, żeby zakończyć mrzonki Hitlera o tak zwanym angielskim dziale. Bomba przebiła się przez gruby na 6 metrów betonowy dach i eksplodowała we wnętrzu góry. Przymusowi robotnicy drążyli 100-metrowej długości biegnące ukośnie szyby, które miały pomieścić akumulatory pomp wysokociśnieniowych. Działa te nazwano V3. Miały wyrzucać pociski na odległość 200 km. Nie jest jasne, jakie dokładnie pociski angielskie działo miało wystrzelić z prędkością 1 km na sekundę. Istnieją hipotezy o broni biologicznej i chemicznej, jednak brak na to dowodów. Po udanym bombardowaniu obiekt stał się bezużyteczny, ale nie został całkowicie zniszczony. Obecnie kilka z liczących 60 lat tuneli jest wciąż dostępnych. Model tzw. stonogi przypomina o wielkości planu, jaki próbowali tu zrealizować Niemcy. Nad Anglią zawisło tak wielkie zagrożenie, że brytyjski premier Winston Churchill interesował się mimo jak jeszcze 8 miesięcy po wyzwoleniu Francji. Nie mógł pozwolić, aby stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju, jak pisał w poufnym memorandum. W rezultacie te szyby VW, których nie zniszczono podczas nalotu, zostały wysadzone przez brytyjskich saperów. Czyżby Churchill wiedział więcej o planach Niemców niż my obecnie? Stare tory kolejowe wiodą na ziemię niczyją do Falkenhagen, położonego na południowy wschód od Berlina. Brytyjskie dokumenty dotyczące tego niewielkiego miejsca w Brandenburgii do dziś są częściowo utajnione. Tutaj miała być produkowana jedna z najniebezpieczniejszych broni masowej zagłady w historii wojny. Und der Gas.
Pod pojęciem gazu rozumiemy wszelkie wytwory przemysłu chemicznego, które mogą zostać użyte w charakterze broni chemicznej oddziałującej na przeciwnika podczas bitwy w celu wyeliminowania go z akcji. W ten sam sposób substancje chemiczne rozwijane pracą setek umysłów były skuteczną bronią już podczas I wojny światowej. Musimy zatem spodziewać się, że wróg użyje ich i powinniśmy być na to przygotowani w każdej chwili. Instruktażowy materiał Wehrmachtu demonstruje działanie toksycznych substancji na żywych stworzeniach, gazu musztardowego i kwasu pruskiego. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone oraz Związek Sowiecki podczas II wojny światowej zgromadziły duże zapasy tego typu broni. Niemcy posiadały około 55 tysięcy ton. Mimo to śmiercionośne gazy nie zostały wykorzystane. Wspomnienie skutków, które niosło za sobą ich użycie podczas I wojny, pozostało zbyt potworne. Dr Hoffman, fizyk, były członek NRD-owskiej Akademii Nauk, przez lata badał historię Falkenhagen. W 1938 roku na rozległym obszarze wojsko zbudowało obiekt chroniony przed wścibskimi oczami gęstym lasem, gdzie w ramach operacji o kryptonimie Zeyberg naukowcy pracowali nad substancjami zapalającymi. Pozostałości zabudowań przypominają o projekcie, który rozpoczęto w 1944 roku. Naczelne dowództwo udostępniło tereny IG Farben. Ten koncern chemiczny miał rozpocząć produkcję zupełnie nowych broni. Na budowę przeznaczono 44 miliony Reichsmarek. Postawiono gigantyczną budowlę. Chemicy rozpoczęli przenoszenie laboratoriów do Falkenhagen. Opracowano nową technologię pozyskiwania sarinu. Produkowano go w ogromnych zakładach w Falkenhagen. Sarin działa na układ oddechowy. Jedna kropla wystarczy, aby skazić metr sześcienny powietrza. Kiedy dochodzi do kontaktu z gazem, w ciągu 6 minut następuje śmierć w wyniku niewydolności układu oddechowego. Tradycyjna broń chemiczna, jaką znano do tej pory, była wyczuwana i rozpoznawana przez żołnierzy obu walczących stron. Maski gazowe znajdowały się w powszechnym użyciu. Jednak sarin był inny. Niewidoczny, bezwonny, nie miał smaku. Wraz z sarinem śmierć nadchodziła bez ostrzeżenia. Podobno Hitler zakazał używania gazu, bo niemal stracił wzrok po jednym z ataków podczas I wojny światowej. Mimo to w tym samym czasie osobiście nakazał produkcję sarinu. Czy miałby odwagę użyć nowej broni, gdyby stała się dostępna? Po miesiącu produkcji sarinu Niemcy mogliby zgładzić ludność tak dużego miasta jak Londyn. Kiedy na początku 1945 roku Armia Czerwona przekroczyła granicę III Rzeszy, niemieccy inżynierowie spakowali wyposażenie i opuścili Falkenhagen. Nic nie miało naprowadzić zwycięzców na ich plany. Nigdy nie produkowano tu sarinu. Sowieccy zdobywcy hodowali tu świnie. Po wojnie ludzie oniemieli z wrażenia, kiedy spostrzegli, jak katastrofalne w skutkach mogło być użycie przygotowywanych tu substancji. Ten rodzaj broni chemicznej był niemieckim wynalazkiem, o którym alianci nie mieli pojęcia. 500 ton miesięcznie to ogromna ilość. Przy użyciu pocisków artyleryjskich oraz bomb można było dokonać eksterminacji ludności na rozległych obszarach. Ta broń nie odróżniała żołnierzy od cywilów. Po na wpół ukończonych zakładach pozostał 80-metrowej długości podziemny korytarz. IG Farben ogłosiły, że produkcję mogą rozpocząć w lecie 1945 roku. Nie można dziś ocenić, czy realne było to założenie.
Początek maja 1945 roku. Oddziały pancerne wkraczają do Austrii. Żałosne szczątki Wehrmachtu poddały się dowództwu aliantów, stając się jeńcami wojennymi. Oglądany materiał został nakręcony przez operatora armii amerykańskiej pod koniec wojny w okolicach Salzburga. Ósmego maja, dwa dni po wyzwoleniu przez Amerykanów obozu koncentracyjnego Ebensee, korespondent wojenny utrwalił cierpienie tych, którzy ocaleli. Więźniowie i przymusowi robotnicy z Ebensee byli zamęczani w położonym nieopodal obozu systemie ukrytych tuneli SS o kryptonimie Cement. Dzisiaj lokomotywa spalinowa raz dziennie wjeżdża do tunelu, aby zabrać wydobywany tu wapień. 60 lat temu Niemcy przejęli rodzinny interes i oddając go w ręce SS, planowali stworzyć tu najbardziej imponujący produkt na polu inżynierii wojskowej. Zakłady te nigdy nie zostały uruchomione, jednak, zwłaszcza w byłym tunelu A, wciąż można rozpoznać jego pierwotne przeznaczenie. Halle, gdzie pod nadzorem Obergruppenführera Hansa Kammlera montowano międzykontynentalne rakiety, miały 30 metrów wysokości. Najnowszy model pocisku, mierzący 26 metrów A9, według ambitnych założeń nazistów, mógłby dolecieć do Stanów Zjednoczonych. W Ebensee miesięcznie miało powstawać 20 takich rakiet. Projekt A9 nigdy nie osiągnął nawet stadium testowego. Jego wynalazca Werner von Braun po zakończeniu wojny bez zbędnych pytań został zabrany do Stanów Zjednoczonych, gdzie kontynuował badania, tym razem już dla nowych panów. Dokładna liczba ofiar jego pracy pod przywództwem Hitlera nie jest znana. Wersja polska, Agencja Produkcji Audycji Telewizyjnych Telewizji Polskiej. Tłumaczenie Małgorzata Kler-Wybieralska. Konsultacja profesor Paweł Wieczorkiewicz. Opracowanie Stanisław Pawlicki. Czytał Janusz Szydłowski.